W dzieciństwie byłem zadowolony ze swojego życia. Cieszyłem się z wielu rzeczy, które potrafiłem uczynić, zrobić. W młodości nagle gdzieś mi to zginęło. Znalazłem taką wypowiedź młodego człowieka, który rozłożył ręce, powiedział: a teraz nie wiem, co jest. Dlaczego wróciłem do tamtej myśli przeczytanej? Ponieważ miałem kilka rozmów z maturzystami, którzy jakby bardzo podobnie powtarzali. Do matury było wszystko jasne. Trzeba było zdać maturę, trzeba było coś zrobić. Trzeba było się czegoś nauczyć. Kierunek studiów niby wybrany, ale teraz masę wątpliwości. Kiedy zacząłem z nimi rozmawiać, odkryłem jedną bardzo ważną tajemnicę i pytanie najważniejsze. Powiem je słowami Saint-Exupéry'ego, bo on to powiedział pięknie w Małym Księciu. Na całym świecie istnieje jeden, jedyny problem. Odszukanie duchowego znaczenia i sensu istnienia, mojego istnienia, moich duchowych tęsknot, moich pytań i konsekwentnie odpowiedzi. Chrześcijaństwo ma taką piękną propozycję. Jest wielkie słowo, medytacja, które zasadniczo polega na tym, że ostatnim odniesieniem, ostatnim, któremu stawiam pytania, jest Jezus. Szukałem Jezusa, napisał ktoś, by mieć odpowiedź na cokolwiek, rozwiązać jakieś moje życie. Chcę wam zaproponować teraz, nie tylko maturzystom, którzy mają trochę oddechu i czasu, nie tylko tym uczniom, którzy akurat nie kończą powoli zajęcia w szkole, jest coraz więcej wolnego, wycieczek, odpoczynku, gdzieś tam w perspektywie wakacje. Chcę was zaprosić do takiej postawy, którą opisał mi jeden z młodych ludzi po bierzmowaniu. Najpierw posłuchałem Bożego Słowa, bo tak biskup zachęcał. Potem powiedziałem amen Duchowi Świętemu. I teraz można by powiedzieć pięknymi słowami: z każdym oddechem Duch Święty daje mi światło. Mam odpowiedzi. Wiem, dokąd idę. Zachęcam do takiego zamyślenia.